Thank you.
Normally, Father, God and Father Adam, if you don't come back here, they just wait over there. But I wanted to ask you to come. I would do that for me. I know what you're doing. Okay. Who's doing the first reading? I'm doing the first. Okay, come here, please. Come with me, please. It's a second reading, I think. Sweetie, you got to go there. Thank you. Rock the boat.
how we would like to give all the friends, relatives, and immediate family in that order one more opportunity to pass your casket, pay your final farewells, and then you might go directly to church for the celebration mass. Immediate family, you'll be the last to pay your respects. Once you do, you can step over to where Father Bolton is for the beginning prayers. Those family members who will be helping us, or friends who will be helping us as pallbearers, once you pay respect with your family, remain here, and we'll have you process alongside Irena's casket as we go in for the celebration of the Mass. So at this time, I would ask you to come up this way, pay your respects, and then enter the church. Prussia Projecta Shea, Prussia Ishtu Kushjoa. So you can come up this way, and then enter the church for the Mass. Thank you.
Very tasty. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome everyone for the celebration of the funeral mass that is offered for Irina Shatko, who passed away at the age of 92. She's not able to do anything for her salvation, but we who are alive, we can support her entry into heaven. So I bless the body of Irene with the holy water that recalls her baptism, of which St. Paul writes, "All of us who were baptized into Jesus Christ were baptized into his death. By baptism into his death, we were buried together with him. So just as Christ was raised from the dead, by the glory of the Father, we too might live a new life. For if we have united with him by likeness to his death, so shall we be united with him by likeness to his resurrection."
Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Z Duchem Twoim. Ponownie witam wszystkich w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Stirlichajc na tę uroczystość pogrzebową, przez którą chcemy oddać cześć, gratitud za świętej pamięci Irenę Naszatko. Dlatego pozdrawiam Was wszystkich, zapraszam Was do wspólnej modlitwy, jak również zapraszam tych w Polsce, którzy się łączą z nami przez internet i uczestniczą w tym pogrzebie swojej kuzynki, swojej cioci, swojej drugiej osoby. Na początku tej uroczystości pogrzebowej wspomnijmy na swoje grzechy i przeprośmy Boga, abyśmy mogli godnie i owocnie w tej najświętszej ofierze Chrystusa uczestniczyć. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Boże Ojcze Wszechmogący, wierzymy, że Twój Syn umarł i zmartwychwstał. Spraw łaskawie, aby mocą tej tajemnicy Twoja służebnica Irena, która zasnęła w Chrystusie, przez Niego dostąpiła radości zmartwychwstania.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy teraz, moi drodzy, i rozpoczynamy liturgię Słowa Bożego. I do pierwszego czytania bym zapraszał teraz Amendę, co? The first reading from the book of the Old Testament, the book of Lamentation, will be read by Amanda. So Amanda, please come to the pulpit. Of peace. I have forgotten what happiness is. I tell myself my future is lost, and all that I hope from the Lord. The thought of my homeless poverty is wormwood and gall. Remembering it over and over leaves my soul downcast within me. But I will call this to mind as my hope, my reason to have hope. The favors of the Lord are not exhausted. His mercies are not spent. They are renewed each morning. So great is his faithfulness. My portion in the Lord, says my soul, therefore will I have hope in him. Good is the Lord to one who waits for him, to the soul that seeks him. It is good to hope in silence for the saving help of the Lord. This is the word of the Lord. And their passing away will start an affliction.
and they're going forth from us utter destruction, but they are at peace. For if before men indeed they be punished, yet is their hope full of immortality. Chastise a little, they shall be greatly blessed, because God tried them and found them worthy of himself. As gold in the furnace, he proved them, and as sacrificial offerings, he took them to himself. In the time of their visitation, they shall shine, and shall dart about as sparks whose stubble. They shall judge nations and rule over peoples, and the Lord shall be their king forever. Those who trust in him shall understand truth, and the faithful shall abide with him in love, because grace and mercy are with his holy ones, and his care is with his elect. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way. Thomas said to him, Master, we do not know where you are going. How can we know the way? And Jesus said to him, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Usiądźcie, moi drodzy, ponieważ w tej części naszej celebracji nowego życia, naszej drogiej, ukochanej parafianki, Polki, matki, babci, jest moment, jest miejsce, żeby powiedzieć homilię, która pomoże nam przejść przez tę trudną sytuację dla rodziny, a także dla każdego z nas, ponieważ śmierć w rodzinie, ponieważ śmierć osoby bliskiej, kochanej, wywołuje w sercach smutek i ból, bo to jest rozłąka na wieczność. Jest to bardzo bolesne, ponieważ człowiek ma wielu przyjaciół. Człowiek jest otoczony rodziną. Każdy człowiek ma matkę, ojca. Każda matka ma dziecko, ma przyjaciół. I dzięki temu, że mamy przyjaciół, dzięki temu, że mamy rodzinę, mamy również swoją tożsamość. Dzięki właśnie ludziom uczymy się o sobie samym, kim my jesteśmy. Dlatego odejście drugiej osoby z tego świata wywołuje smutek. I dlatego, moi drodzy, potrzebna jest ta refleksja tutaj. Dla was, droga rodzino, Stanisławie, Lilian, z waszymi małżonkami i dla was,
sześcioro wnucząt i prawnucząt, i ona pomoże wam zrozumieć i przejść przez ten trudny moment waszego życia, jakie jest, następuje ze śmiercią waszej mamy, babci, prababci, a także parafianki. Wczoraj byłem w domu pogrzebowym, a Medjugorje w domu pogrzebowym, którym oddawaliśmy we Wigilię tego pogrzebu modlitwy dziękczynienia za życie Ajuryny. I kiedy odmawialiście różaniec, patrzyłem na was, a także patrzyłem na kwiaty, które zostały przyniesione w duchu wdzięczności za dar Ireny, za dar matki i cioci. I kiedy dowiedziałem się od Ajuryny, bratowej, synowej, przepraszam, Mary Ann, dowiedziałem się, że pani Rena miała ogród. Bardzo była dumna ze swojego ogrodu, pielęgnowała, sadziła w tym ogrodzie kwiaty, warzywa. I osoby, które mają ogród, osoby, które kochają kwiaty, również należą do osób, które kochają ludzi. I dlatego wczoraj i dzisiaj jestem zdziwiony, że tak wielu ludzi przyszło oddać cześć pani Ajurynie, ale kiedy patrzyłem na te kwiaty w domu pogrzebowym wczoraj, miałem taką refleksję na temat życia i śmierci. Wy, kochane dzieci waszej mamy, prawdopodobnie widzieliście w waszym ogrodzie waszej mamy takie stworzenia, które my znamy z Polski. Piękne, kolorowe motyle, które my podziwiamy, bo mają kolorowe skrzydła, mienią się w słońcu, w barwach słońca, są przyjemne w oglądaniu. Ale zanim widzimy taki piękny, kolorowy motyl, przedtem jest larwa w postaci takiego robaka, który żyje na ziemi, pełza po ziemi. Ma taką włochatą skórę, ale przez proces metamorfozy, tak my znamy z biologii, z tego robaka wyrasta nowe życie, wyrasta nowa postać, która nie żyje na ziemi, na piasku, na glinie, ale żyje na kwiatach. I moi drodzy, przez analogię możemy powiedzieć, że właśnie śmierć człowieka to jest zmartwychwstanie do nowego życia. Ta msza pogrzebowa nazywa się również mszą rezurekcyjną, bo przez śmierć, tak jak Chrystus, człowiek tej ziemi dostępuje zmartwychwstania. Mówiąc prostym językiem, takiego przepotwarzenia się, dostania się do nowej sfery życia. Dla nas jest ona tajemnicą i to jest the mystery of our life, ale nie dla pani Ireny. Ona dostąpiła dzięki waszej modlitwie wczoraj, dzięki waszej ofierze w dzisiejszej mszy świętej, zbawienia, radości, życia wiecznego, ale nie tylko waszymi modlitwami, ale również swoim własnym życiem. To życie trwało 92 lata. Urodziła się w Polsce, w Bogenicy. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy łączą się z nami przez internet i razem z nami uczestniczą w tym smutku, a także radości. I kiedy pani Irena miała 34 lata, podjęła odważną decyzję, żeby wraz ze swoim mężem zmienić miejsce zamieszkania.
przybyła do Stanów Zjednoczonych i tu osiedliła się na tej ziemi Waszyngtona i widzę jej życie jako osoby, która posiadała dwie kultury. Kulturę polską. Tam, gdzie nauczyła się mówić po polsku. Tam, gdzie nauczyła się myśleć i modlić i czuć w kulturze polskiej. I kiedy przyjechała do Stanów Zjednoczonych w którym roku rozpoczęła tutaj adaptację do nowej kultury. Do nowej, zupełnie innej jak polska kultura i zrobiła to bardzo efektywnie. Zrobiła to bardzo dobrze. Dostała tu pracę, pracowała w wielkich takich ośrodkach kulturalnych jak Fisher Building, Detroit Public Library, stworzyła rodzinę, wybrała kościół i byłem bardzo uprzywilejowany służyć w tym kościele Matki Bożej Królowej Apostołów, gdzie pani Irena spędzała wiele godzin na samotnej modlitwie, a także na mszach codziennych i niedzielnych. I kiedy tak teraz patrzę na jej życie i medytuję o jej życiu, o jej drodze życia, mogę śmiało powiedzieć, że to wiara w Boga. Mogę śmiało powiedzieć, że jej ten osobisty stosunek czy relacja z Panem Bogiem, z Matką Bożą i tę od Królowej Apostołów, i tę z Jasnej Góry w Polsce, i tę Matkę Bożą, która tu jest w Sterling Heights. Ona była związana i ona czerpała inspirację do życia na ziemi Waszyngtona, zakładając rodzinę ze swoim mężem Piotrem. Razem w związku trwali 47 lat i dając życie Stanisławowi, Lilian, Krystynie, która unfortunately nie żyje już. I nie tylko dała wam życie, Stanisławie i Lilianno, ale stworzyła wam dom, dała wam warunki do rozwoju, takiego integralnego rozwoju osobowości. Na poziomie fizycznym, na poziomie biologicznym, intelektualnym i religijnym. To była matka, która była odpowiedzialna za życie dzieci, za życie przyszłości jej rodziny, a także za życie Polonii, za życie nawet Polski, jej rodziny w Polsce, bo utrzymywała kontakt z wami, drodzy rodacy, którzy nas słuchacie teraz w Polsce. I moi drodzy, tak jak mówiłem wczoraj, każdy z nas ma swoją rolę w życiu. Bóg każdemu człowiekowi daje czas. Bóg każdemu człowiekowi na ziemi daje drugą osobę, czyli męża, żonę, dzieci. Daje również dalszą rodzinę, wnuków, prawnuków. I jeszcze Bóg daje człowiekowi pewne talenty, pewną rolę do spełnienia. I każdy z nas, obecny tu w Kościele i wy, drodzy rodzice, drodzy rodacy w Polsce, każdy z nas ma rolę do spełnienia. Czasami lubimy swoją rolę, czasami nie lubimy, ale musimy pamiętać, że nasza rola tu na ziemi jest wielbić Boga, być związany z Panem Bogiem. Ale także nasza rola tu na ziemi jest, aby pracować, służyć dla dobra rodziny i dla dobra community, społeczności, dla dobra narodu. I pani Irena spełniła swoją rolę jako matka, jako żona,
jako babcia, jako ta matrona rodziny na siatko spełniła bardzo dobrze. Spełniła swoją rolę bardzo dobrze, pracując, moi drodzy, pracując dla tej wielkiej instytucji Fisher Building, Detroit Public Library. Hundreds, maybe thousands of people are visiting this building and various, na wiele okazji, jak Boże Narodzenie, koncerty, jak sponsorowanie wielkich gwiazd świata. I Pani pracowała tam, żeby ludzie mogli w spokoju przyjść i uczestniczyć w tych koncertach. Jakie te dwa budynki oferowały społeczności amerykańskiej? Ta osoba, tak jak mówiłem, spełniła swoją rolę dobrze, służąc Polonii, służąc również Kościołowi katolickiemu, którego bardzo kochała. Była bardzo związana z Kościołem. I właśnie w Kościele, mając silną wiarę, słuchała słów Chrystusa. A co powiedział Pan Jezus? Pan Jezus powiedział: idę przygotować wam miejsce, tam gdzie ja jestem, wy również będziecie. Pan Jezus powiedział: ci, którzy jedzą moje ciało i piją moją krew, będą żyli na wieki. Pan Jezus mówi o życiu, nie o śmierci. Mówi o życiu. I dlatego ona będzie żyła. Wasza mama będzie żyła w waszej pamięci. Kiedy będziecie obchodzić święta, zwłaszcza te tradycyjne polskie święta, jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, kiedy wasza mama była zdumna z przyjmowania ludzi i was na tę polską Wigilię, kiedy będziecie pamiętać o tych wydarzeniach, ona również będzie żyła nie tylko w waszej pamięci, ale również i w waszych sercach. Ale nade wszystko, to była jej modlitwa, to było jej życie. Ona chciała żyć u Boga w niebie. Chciała żyć w niebie. To było jej życzenie, to była jej destynacja. I moi drodzy, to jest także nasza droga tak samo. Wszyscy jesteśmy, nawet kiedy tu różnimy się jeden od drugiego w sensie wiekowym, w sensie może geograficznym, ale mamy wszyscy common destiny. Eternal life in heaven. Eternal life in heaven. And wiecie co, moi drodzy? Eternal life in heaven, czyli wieczne życie, to nie jest tylko wiara katolików, ale to jest wiara, moi drodzy, większości ludzi na świecie. Ponad 75% ludzi wierzy, że jest życie wieczne. Tylko że to życie wieczne oni nazywają w innym języku, jak na przykład nirwana, paradise, reincarnation, ale my katolicy, my followers of Jesus Christ, my wierzymy, że to życie jest życie wieczne w niebie. Patrząc na człowieka, a także patrząc na życie Pani Ireny, wyraźnie można było widzieć, że ta osoba miała ciało i miała duszę. Miała ciało i duszę. I jej rodzina, zwłaszcza ty, Pani Mario, Mary Ann, jak ty dbałaś o to życie twojej matki, mother-in-law, jak ty dbałaś wszystko, co było możliwe na ziemi. Opieka, szpital, sakramenty religijne, kościelne, wszystko jej udostępniłaś. Przygotowałaś ją, jej ciało i ją duszę na tę ostatnią drogę, aby przeszła przez tę bramę z teraźniejszości we wieczność. Jej modlitwa, jej życzenie
Dzięki Tobie i dzięki Twojej rodzinie zostały spełnione. A moi drodzy, co dla nas, tu obecnych w Kościele? Co my mamy zrobić, moi drodzy? Mieć wiarę. Nigdy nie upadać. Nigdy się nie łamać. Nigdy się nie kurczyć. Ale mieć wiarę. Tę wiarę naturalną w siebie samego. Tak jak pani Irena miała wiarę, żeby tu zacząć nowe życie w wieku 34 lat. I zaczęła i miała dobre życie. Żeby mieć tę wiarę naturalną, ale żeby również mieć tę wiarę nadprzyrodzoną. Wiarę w Boga, który daje życie i który przedłuża życie i który również daje nam życie wieczne. I tym razem dał to życie wieczne jednej z nas, Pani Irenie Nasiadko. Amen. Moi drodzy, now please rise. On behalf of our sister Irene Nasiadko, let us turn to the Almighty Father and present these prayers and petitions. Our sister Irene was given the promise of eternal life in baptism. Lord, give her communion with your saints forever. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Irene, ate the bread of eternal life, the body of Christ, raise her up, Lord, at the last day. We pray to the Lord. We pray for brothers and sisters, our relatives, especially those who are in Poland and are connected with us through the internet. For all who are close to us and good to us, Lord, give them the reward of their goodness. We pray to the Lord. We pray for all who have died in the hope of rising again, including Irene's husband, Peter, her daughter, Christina. Welcome them, Lord, into the light of your face. We pray to the Lord. We pray for all who have gathered here to worship in faith at Our Lady of Częstochowa Church, particularly for the immediate family of Irene, Stanisław and his wife Mary Ann, Lillian and her husband Kenan, for 6 grandchildren, 11 great-grandchildren, for all of us here in the church. Lord, make us one in your kingdom. We pray to the Lord. And in the silence of your hearts, present your personal prayers. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers for our dead brothers and sisters. Forgive them their sins and bring them to the fullness of your salvation. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated for the second part of our celebration. Such it is the Eucharist. Thank you.
jesteście bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan się pokaże z Bogą moim, na cześć Was i swojego imienia, a także na poszczególnie nasz, za zadowolenie Amen. Wszechmogący Boże, pokornie składamy Ci ofiarę za zbawienie Twojej służebnicy Ireny i błagamy Najlepszy Ojcze, aby ta, która pokładała nadzieję w Twoim Synu, dobrym Zbawicielu, znalazła w Nim miłosiernego Sędziego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jeden przyjął śmierć, aby nas wszystkich wybawić od śmierci wiecznej. I sam umarł na krzyżu, abyśmy mogli żyć z Tobą na wieki. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które będzie wydane, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Kościele Twoim na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Alenem, duchowieństwem, siostrami zakonnymi, Ireny, rodziną i całym ludem odkupionym. Pamiętaj o Twojej służebnicy Irenie, którą z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ta, która przez krzew została włączona w śmierć zmartwychwstania Twojego Syna, miała również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, włączając Krystynę i Piotra. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie i abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Była częstą modlitwą pani Ireny. Przywiozła tę modlitwę z Polski. Modliła się w języku polskim i dzisiaj w tę uroczystość pogrzebową razem z nią i za nią módlmy się słowami, których nas nauczył nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze byli wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam Wam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata i obdarza nas pokojem i życiem wiecznym. Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
módlmy się. Panie Boże, Twój Syn zesłał nam w Najświętszym Sakramencie pokarm na drogę do wieczności. Spraw, aby nasza siostra Irena, która go przyjmowała, uczestniczyła w wiecznych uczcie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, to wszystko, co mogliśmy zrobić dla Pani Ireny, modląc się za nią dzisiaj. Była osobą bardzo kochaną, kochaliście ją, był piękny znak, że przyszliście wczoraj i dzisiaj, żeby oddać jej ten ostatni dar modlitwy. Ona była darem dla Was, a dzisiaj wasz czas i Wasza obecność jest darem dla niej. I dlatego ośmielę się w imieniu jej dzieci podziękować wam wszystkim za dar modlitwy i za dar czasu. This is all that we could do for Irene Nashatko. And on behalf of the family, I'd like to take this opportunity and thank to all of you for the gift of time, for the gift of prayer that you offered Irene yesterday, saying beautiful the rosary, and today by participating in this Eucharist. She was a gift to you, and now you are a gift to her. And through this celebration of this Eucharist and prayers, we close the last page of the book that Irene wrote through all his 92 years long life. May now may she rest in peace. Amen. Nasza siostra Irena zasnęła w pokoju z Chrystusem, z wiarą i nadzieją życia wiecznego. Polecajmy ją miłosierdziu Bożemu. Prośmy Boga, aby Irena, która przez chrzest stała się przybranym dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmiła się ciałem Chrystusa, teraz została wezwana na ucztę dzieci Bożych w niebie. I razem ze świętymi stała się dziedzicem obiecanej nagrody wiecznej. Módlmy się do Boga także za nas, pogrążonych w żałobie, abyśmy razem z naszą siostrą mogli wyjść na spotkanie Chrystusa, gdy On, życie nasze, objawi się w chwale. Niech ta nadzieja przenika nasze skupienie i naszą modlitwę. Thank you.
Father, into your hands we commend our sister Irene. We are confident that with all that we have died in Christ, she will be raised to life on the last day and to live with Christ forever. We thank you for the blessings you gave her in this 92-year long life to show your fatherly care for all of us and the fellowship which is ours with the saints in Jesus Christ. Lord, hear our prayer this morning. Welcome our sister Irene to paradise and help us to comfort each other with the assurance of our faith until we all meet in Christ to be with you and with our sister Irene forever. This we ask through Christ our Lord. Amen. Irene, may the angels lead you into paradise. May the martyrs come to welcome you and take you to the holy city, the new and eternal Jerusalem. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Services here for Irene at Our Lady of Chutzpah,
and we will be going in procession for the committal and burial at Resurrection Cemetery. As I mentioned earlier, if there's anyone here that is not in line, bring your car around. We'll put a flag on it. The cars that are out there now are all flagged. Once we do leave here, I ask that you all put on your flashers or your hazard lights, the flashing lights. Keep a relative close distance to the car in front of you. If we go to an intersection and the light changes red, you continue on. The only time you stop is if the funeral coach itself stops at the intersection. That way, we'll all arrive safely at the cemetery. After the services at the cemetery, the family will be providing a luncheon at the American Polish Cultural Center, which is located on the northwest corner of 15 Mile and De Quinder. And I'll make that announcement again at the cemetery. So like I say, if you're not in line, we'll want to safeguard that you're all with us before we go.